Jak co roku w gminie Nowy Staw, uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną, podczas której wszyscy rolnicy i ich rodziny podziękowali za udane i bezpieczne plony, a także pomyślność przyszłorocznych zbiorów. Po jej zakończeniu ulicami miasta przeszedł korowód dożynkowy z 11 wieńcami przygotowanymi przez gminne sołectwa. Gmina Nowy Staw jest gminą oczywiście wiejsko-miejską, co prawda, ale najwięcej jest jednak w gminie rolników, prawda? To jest ich wielkie święto i zawsze o nich pamiętam. Czy trudno być rolnikiem współcześnie, teraz, obecnie? No, bardzo trudne pytanie. No myślę, że z jednej strony dużo łatwiej, bo są nowocześniejsze maszyny, praca jest sprawniej przeprowadzana w rolnictwie, a z drugiej strony trudniej, tak? Niestabilność cen, niestabilność pogody, no i wiele innych takich, biurokracja straszna, dużo, coraz więcej prac takich biurowych jest w gospodarstwie. Podczas tegorocznej zabawy dożynkowej można było skosztować pyszności przygotowane przez gospodynię z sołectw Dębina Wieś, Dębina SHR, Lipinka, Mirowo, Trępnowy, Trępnowy KGW oraz Półmieście. Dzień dobry, witam sołectwo Dębina. Lipinka. Dębina SHR. Mamy do zawarowania swojskie przysmaki typu gołąbki, żurek, leczo, bigosik ze słodkiej kapustki, barszczyk, fajda chleba jak wszędzie. Pyszne pierożki ruskie i z kapustą. Krokóweczkę, ziarnki. Wśród wielu atrakcji nie zabrakło występów dzieci i młodzieży z sekcji Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki, koncertu Nowostawskiej Orkiestry Dętej, a także występu kabaretu Czwarta Fala czy teatru muzycznego Hals. Zdamianem, drodzy Państwo, jest związana taka malutka ciekawostka. Otóż Damian to jest taki nasz kulturysta z zanikami pamięci. Zrobił masę, ale niestety zapomniał o rzeźbie. Także... Ja, drogi Mateuszu, o niczym nie zapomniałem. Po prostu, żeby była dobra rzeźba, najpierw musi być konkretna masa, prawda? Żeby było z czego rzeźbić. Tak, zgadza się. W przypadku Damiana jest tak konkretna masa, że kiedy wchodzi na wagę, wyskakuje komunikat: prosimy wchodzić pojedynczo. Równie mocno oczekiwanym, co ogłoszenie zwycięzców konkursów dożynkowych, był konkurs sołectw, w którym udział wzięli przedstawiciele Myszewa, Lasek, Dębiny Wsi, Mirowa, Dębiny SHR oraz Lipinki. Po wielu emocjonujących zmaganiach najlepsze w konkursie okazały się drużyny z Dębiny Wsi i Lasek, które zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Pan życzył tym naszym rolnikom w dniu ich święta? No przede wszystkim, żeby ta praca była dla nich jak najbardziej przyjemna, żeby cieszyła ich, żeby nie była taka ciężka, no i żeby plony były jak największe. Dobrej pogody sprzyjającej i stabilności cen.